Cześć, mam na imię Ania, a oto moi rodzice. Dla nich, jak dla większości Polaków, rodzina jest najważniejsza. Uczą nas życia, poszanowania tradycji, pracowitości i miłości do drugiego człowieka. Mimo że pracują, angażują się też w różne społeczne inicjatywy. Dlatego nie może zabraknąć nas na Marszu dla Życia i Rodziny. Moi rodzice i ja bardzo lubimy ten mały kawałek świata, w którym żyjemy. Dlatego zawsze powtarzają mi, że samorząd powinien być przyjazny rodzinie i trzeba angażować się w życie lokalnej wspólnoty. Jesteśmy rodziną obywatelską. Marsz dla Życia i Rodziny. Salon sieci Play zaprasza. Abonament już od 9 zł 99 groszy. iPhone od 1 zł. Umowa na 6 miesięcy. Internet LTE bez limitu z dwoma tabletami i modemem. Rower na lato z nowym numerem telefonu. Salon Play, Zgierz, ulica 1 Maja 30/40. Monika Gering, witam i zapraszam do obejrzenia piątkowego wydania programu lokalnego. Dziś w serwisie informacyjnym powrócimy do szansy na nową siedzibę Młodzieżowego Domu Kultury. Sprawdzimy, czy Kazimierz Grabek chce rozpocząć w naszym mieście kolejną działalność oraz kto został patronem Szkoły Podstawowej w Białej. Dzisiejsze wydanie rozpoczynamy jednak od tematu samorządowego. Majowa sesja Rady Miasta zdominowana została przez sprawę radnego Stanisława Skupińskiego. Samorządowcy mieli podjąć decyzję o wygaszeniu mandatu przedstawiciela PSL-u. Dlaczego przedsięwzięto takie kroki i jaki był ostateczny wynik głosowania, sprawdzał Kuba Niedziela. Początek czwartkowej sesji Rady Miasta upłynął pod znakiem wręczania wyróżnień. Nagrody artystyczne za ubiegły rok otrzymali Paweł Nawrot, Krzysztof Oduj, Anna Paszkowska, Kamil Wojciechowski oraz zespół BOSO. Tytuł zasłużonego dla miasta Zgierza trafił do słynnego trenera zapaśników Mariana Filipowicza. Z kolei honorowym obywatelem miasta Zgierza został działacz sportowy i dziennikarz Michał Strzelecki. Laureat podkreślał, jak wiele zależy od pozytywnego nastawienia lokalnych władz. To bardzo pomaga funkcjonowaniu również różnych dziedzin społecznego, w tym także sportu, który nie zawsze jest doceniany. Nagrodzono też laureatów konkursu 8 wspaniałych. Miła atmosfera początku obrad nie trwała długo. Jednym z ważniejszych punktów sesji było podjęcie decyzji w sprawie wygaszenia mandatu radnego Stanisława Skupińskiego. Według wojewody samorządowiec prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem mienia gminy, dlatego powinien przestać pełnić funkcję radnego. Część zgromadzonych nie była o tym przekonana. Będę przeciwna odwołaniu mandatu, dlatego że ta sprawa nie stała się, że pan radny podpisał umowę wczoraj, tylko podpisał ją prawie 3,5 roku temu. I to mnie zastanawia, dlaczego ta sprawa wyszła dopiero w tej chwili. Choć sam radny nie chciał wypowiedzieć się do kamery. Komentarz w sprawie tego, że chcą dzisiaj pana odwołać? Nie, dziękuję serdecznie, jestem niedysponowany. To w późniejszym wystąpieniu swoje kłopoty uzasadniał konfliktem z prezydent Wieczorek. Miała ona, po serii jego krytycznych wystąpień, spowodować interwencję wojewody.
radny twierdził, że część dokumentów przedstawiona organowi zwierzchniemu została sfałszowana. Poza tym z chwilą podjęcia działalności rolniczej na miejskim gruncie miano go przekonywać, że nie narusza prawa. Rada postanowiła nie wygaszać mandatu radnemu Skupińskiemu, choć nie jest to równoznaczne z pozostawieniem go na stałe w składzie tego organu. W momencie, gdy Rada nie wygasi mandatu na wezwanie wojewody, wojewoda ma swoje uprawnienia. Jeżeli jest przeświadczona o tym, że naruszenie miało miejsce, a pewnie tak, ponieważ gdyby nie była, to by nie wzywała Rady do wygaszenia mandatu, to wojewoda ma uprawnienia do wydania zarządzenia zastępczego o wygaszeniu mandatu. Czy odwołanie, jakie szykuje radny Skupiński, wpłynie na decyzję wojewody, przekonamy się po 16 czerwca. Wracając do czwartkowych obrad, radni pytali prezydent o zbliżające się święto miasta i ogólnie o wydatki na promocję. Ich wątpliwości budził fakt, że planowane koncerty finansowane będą nie tylko z budżetu przeznaczonego na promocję, ale i z funduszu kapslowego. Zastrzeżenia mieli też do deklarowanych kosztów wydawania urzędowej gazety. Wiemy, że te gazety na pewno nie są w takiej cenie, jak tu nas informują i są z różnych rozdziałów te pieniądze przesuwane, dlatego radni nie do końca mają zaufanie do tych informacji. Na sesji podjęto też szereg ważnych decyzji o przesunięciu środków budżetowych, co pozwoli na dokończenie remontu w ulicy Żytniej czy Witosa. A już w czerwcu radni będą głosować w sprawie udzielenia absolutorium prezydent Wieczorek. Droga do osiągania sukcesów sportowych nie jest łatwa. Wiele zależy od silnej woli oraz stanowczego uosobienia. Kiedy jednak uda się sukces osiągnąć, dumni są z niego zarówno trenerzy, jak i sportowcy. W Urzędzie Marszałkowskim uhonorowano sportowców za wybitne osiągnięcia, a wśród nich znalazła się Zgierzanka. Szczegóły Beata Piechota. Wiadomo, że Zgierz to miejsce, gdzie zapasy mają długą tradycję. Ta dyscyplina sportu przynosi chlubę naszemu miastu. Anna Zwirydowska, zapaśniczka ZTA, na swoim koncie ma wiele sukcesów. Przypomnijmy o ostatnich. W tym roku zawodniczka zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski Seniorek w Solcu Kujawskim oraz drugie miejsce w Mistrzostwach Europy Seniorek. W roku ubiegłym zajęła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski w Środzie Wielkopolskiej i to właśnie ten sukces został nagrodzony. Marszałek województwa łódzkiego wręczył stypendia sportowcom, którzy odnieśli sukcesy w roku 2013. 540 zawodników w tym roku, ponad 120 trenerów, 82 kluby to miejsca i ludzie, którzy sięgają po Mistrzostwa Polski, po tytuły Mistrzów Europy, Mistrzów Świata. Na tegoroczne stypendia przeznaczono ponad 1 000 000 złotych. Sportowcy otrzymali od 620 złotych do przeszło 7 000. Annie Zwirydowskiej wręczono 2400 złotych brutto. Miło i fajnie, że ktoś docenia to, że nie tylko, że nasza praca jest doceniona, że to, że my się staramy, to nie tylko dla siebie, ale również ktoś to widzi i ktoś w jakikolwiek sposób chce pomóc. Cieszymy się z tego, że jesteśmy doceniani praktycznie co roku za wyniki. Jest to ciężka praca i miło, kiedy się otrzymuje jakieś nagrody. Nagrody finansowe otrzymało także rodzeństwo: Kamila Warda, mistrzyni świata w karate, oraz Kamil Warda, medalista Mistrzostw Świata w karate. Wyróżniono także ich trenera, który wspomniał o możliwości osiągania niebawem jeszcze większych sukcesów. W 2015 roku jest pierwsza historyczna olimpiada europejska, to jest kontynentalna, no i karate zostało zaproszone jako pełnoprawny uczestnik tej. To będzie 6 000 osób startowało z chyba 49 europejskich państw i z 20 dyscyplin i w tym gronie jest karate. Z roku na rok rośnie liczba otrzymujących gratyfikacje. Nagrody przyznawane są od 8 lat. Jak dotąd na stypendia przeznaczono prawie 9 milionów złotych. To cieszy, jest to forma wsparcia przez samorząd, a zachęcamy do sportu powszechnego. Anna Zwirydowska w tym roku osiągnęła wiele. Miejmy nadzieję, że i te sukcesy zostaną docenione. W tym roku byłam wicemistrzynią Europy. Jeszcze nie, ale pewnie w przyszłym roku to też będzie docenione. Zaczynamy teraz przygotowania do drugiego cyklu przed Mistrzostwami Świata. One rozpoczynają się od poniedziałku. I miejmy nadzieję, że ominą kontuzje nasze zawodniczki i dobrze przygotują się do tych imprez. Tego warto życzyć. Dobre przygotowanie i miejsca zajęte na podium zostaną nagrodzone.
Nowoczesna technologia i miejsca pracy. Z tym miała kojarzyć się działalność gospodarcza Kazimierza Grabka, który kilkanaście lat temu otworzył w Zgierzu fabrykę żelatyny. Dziś o Grabku mówi się głównie w kontekście wielomilionowych długów i zatrubanego środowiska. Czy mimo wszystko przedsiębiorca znów rozpocznie w Zgierzu działalność gospodarczą, sprawdzał Kuba Niedziela. Kazimierz Grabek. W latach 90. przedsiębiorca figurował na liście najbogatszych Polaków. Nadano mu nawet tytuł króla żelatyny. Był jej jedynym producentem w kraju, a trzecim w Europie. Gdy pod koniec ubiegłego wieku przenosił zakład produkcji żelatyny z Puław do Zgierza, wielu miało nadzieję, że ożywi to ekonomicznie region. Kiedy w roku 2005 jego zakład zamykano, opinia o Grabku była jednoznacznie negatywna. Oskarżano go o niewypłacanie wynagrodzeń, nieodprowadzanie składek do ZUS-u, niezgodne z prawem wykorzystanie pożyczek, a także o wypuszczanie ścieków do zgierskich lasów. Jednym z poszkodowanych było miasto Zgierz, do którego nie wpłynęły należne podatki. Jest to parę milionów złotych, które przysługuje miasto z tego tytułu. Oczywiście jest kwestia odzyskania tych środków przez miasto, jesteśmy tym jak najbardziej zainteresowani. Wiele instytucji, w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, stara się odzyskać od przedsiębiorcy zaległe należności. Unikanie procesów i skomplikowanie kwestii właścicielskich powoduje, że dłużnicy nie zostali spłaceni. Firmy powiązane z Kazimierzem Grabkiem wciąż dysponują majątkiem, choćby w Zgierzu. Firma żelatyna ma tereny na obszarze miasta Zgierza i to wcale nie mało terenów. Częściowo są zainwestowane, wystarczy jechać w kierunku Łodzi ulicą Konstantynowską, widać te budynki, także własność jest. Jest i chęć kontynuacji działalności, co prawda nie pod szyldem żelatyny. Kazimierz Grabek, działający m.in. jako pełnomocnik firmy AGK, często pojawia się w Urzędzie Miasta Zgierza. Starał się tam o wydanie decyzji środowiskowych dla Zakładu Przetwórstwa Produktów Spożywczych, surowców pochodzenia zwierzęcego. Miałby zakład znajdować się przy ulicy Konstantynowskiej. Wielu zgierzan nie wyobraża sobie, aby zadłużony przedsiębiorca mógł powrócić pod nowym szyldem. Skandaliczna sytuacja, bo wiemy jak zakończyła się poprzednia inwestycja Kazimierza Grabka. Zakończyła się ona wielomilionowymi długami, zanieczyszczeniem środowiska i łamaniem praw pracowniczych. I dopóki za te wszystkie rzeczy Kazimierz Grabek nie odpowie, moim zdaniem i władze miasta i lokalna społeczność po prostu nie powinna taką inwestycję pozwolić. Na łamach prasy negatywnie o planach przedsiębiorcy wypowiedziała się prezydent Zgierza, przypominając m.in. o zaległościach podatkowych Grabka. Działalność firmy pana Grabka była dosyć kontrowersyjna i uważam, że na moment dzisiejszy ja jako Iwona Wieczorek mówię nie dla takiej działalności. Pytanie, czy będzie możliwe zablokowanie inwestycji, jeśli przedsiębiorca spełni wszelkie prawne wymagania. Tym bardziej, że właścicielem nowej firmy formalnie nie jest sam Grabek. Jeżeli całą procedurę przeprowadzi, uzyska pozwolenie na budowę, zrealizuje czynności, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką działalność podjął. Oczywiście no, jest szereg możliwości w zakresie właściwej weryfikacji prowadzonej działalności. Od tego są to stosowne instytucje. Instytucje, które już raz doprowadziły do zamknięcia fabryki żelatyny w Zgierzu. Co jednak zrobić, aby uniknąć interwencji po fakcie? Na razie sam Kazimierz Grabek wycofał wniosek o wydanie decyzji środowiskowych. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by złożył go ponownie, jak miało to już miejsce w przeszłości. Szkoła podstawowa w Białej jak dotąd nie miała swojego patrona, dlatego postanowiono to zmienić. Od kilku dni placówka nosi imię Jana Kasińskiego, człowieka, który wpisał się w jej historię. Kim był Kasiński i dlaczego wybrano właśnie jego, sprawdzała Beata Piechota. Przyjęcie imienia patrona jest ważnym wydarzeniem dla każdej placówki oświatowej. Szkoła podstawowa w Białej posiada bogatą przeszłość historyczną. Główną rolę w jej historii odgrywał m.in. Jan Kasiński, który od roku 1928 tworzył placówkę, a później nią kierował. Był wybór całej społeczności szkolnej, zarówno uczniów, rodziców, jak i pracowników szkoły. Uznaliśmy, że ta postać, jej biografia pokazuje nam fragment historii Polski. Poza tym był to nauczyciel, pierwszy znany nam z nazwiska kierownik naszej szkoły. Człowiek, który wyróżnił się jako nauczyciel, jako patriota i Polak. Zbudował naszą szkołę, walczył na II wojnie światowej.
Kasiński brał udział w bitwie pod Kęblinami. Chcąc uniknąć aresztowania, ukrywał się w okolicach Zgierza. Oskarżony o aktywne działania w Armii Krajowej w 1944 roku został aresztowany. Rok później zmarł z wycieńczenia w jednym z niemieckich obozów koncentracyjnych. Teraz, gdy szkoła w Białej przyjęła jego imię, pamięć o nim będzie wiecznie żywa. To, co się dzieje dzisiaj, jest jak gdyby ukoronowaniem szczególnym tego miejsca, tej szkoły. Nadanie imienia towarzyszy również cała oprawa związana z historią. Cieszę się ogromnie, myślę, że wszyscy się cieszymy, całe społeczeństwo gminy Zgierz, że społeczności lokalne właśnie wracają do korzeni. Należy się cieszyć z tego, że pani dyrektor szkoły wraz z Radą Pedagogiczną i uczniami tak piękną postać dla historii regionu postanowiła jej historię odświeżyć. Nadanie imienia Jana Kasińskiego szkole poprzedzić musiało podjęcie stosownej uchwały przez Radę Gminy na wniosek Rady Rodziców i Społeczności Szkolnej. Ja jestem wykonawcą, a więc z mojego upoważnienia pani dyrektor dzisiaj organizuje całe przedsięwzięcie. Ona jest gospodarzem, a ja jestem tym wykonawcą, no bo to tak w samorządzie jest właśnie. Nasza wspólnota samorządowa składa się z takich właśnie wspólnot, tak jak szkoły, no i miejscowości poszczególne. Taka idea powinna być niesiona dalej. Ukoronowaniem uroczystości było poświęcenie sztandaru, który wręczony został uczniom. Później jeszcze program artystyczny w wykonaniu naszych uczniów, no i towarzyszą temu wystawy związane z osobą patrona Jana Kasińskiego i historią szkoły. Wszystkiego dobrego i spokojnej pracy i nauki w szkole imienia Jana Kasińskiego. Teraz, gdy nad placówką czuwa patron, uczniowie na pewno będą osiągać to, czego pragną i spełnią się słowa hymnu szkoły, by jak Jan Kasiński do celów swych dążyć, kochać ojczyznę, bronić ideałów, aby móc dołączyć do grona ludzi mądrych i podczas swej drogi nie stracić zapału. O konieczności przeprowadzki Młodzieżowego Domu Kultury do budynku przestronniejszego i bezpieczniejszego mówiono od dawna. Szansą dla MDK-u może być powstanie nowego Centrum Kultury między ulicą Długą a miastem Tkaczy. Tylko czy władze różnych szczebli zdążą się porozumieć w sprawie pozyskania funduszy? Kuba Niedziela. Młodzieżowy Dom Kultury należy do najprężniej działających placówek w naszym mieście. Codzienne zajęcia dla najmłodszych, imprezy z okazji świąt, festiwale muzyczne. Grafik działań wypełniony jest szczelnie. Pozostaje jednak wciąż nierozwiązany problem. Ciągle dopuszczeni jesteśmy warunkowo, nie ma BHP i PPOŚ, niespełnione drewniane schody, brak wentylacji, ciasno nam, niedostosowany budynek i jednocześnie nie spełnia wymogów obecnie obowiązujących przepisów. O konieczności wyprowadzki MDK-u z budynku przy Długiej 42 mówiło się od dawna. Nie został zrealizowany pomysł przenosin na ulicę Dąbrowskiego, do siedziby dawnego sądu. Na początku roku pojawiła się szansa nowej lokalizacji. Szansa związana z projektem rewitalizacji Centrum Zgierza. To jest projekt nazwany roboczo Szlakiem Architektury Włókienniczej, realizowany wspólnie z miastem Łodzią, z miastem Mozorkowem. I w ostatniej fazie dołączył się również powiat zgierski. Jednym z jego elementów miałoby być budowa takiego centrum kultury wraz z salą koncertową. Jednym z elementów współtworzących nowe centrum kultury miałby być właśnie MDK. Placówkę przeniesiono by do zabytkowego, ceglanego budynku znajdującego się między ulicami Długą i Rębowskiego, oczywiście po jego renowacji. Stoi ten młyn, który... No, nie ma nabywcy i pewno nieprędko będzie nabywca, bo to już tam jego historia jest długa i może to jest też szansa dla tego zabytku, który jest piękny dla nas. Ponieważ Młodzieżowy Dom Kultury jest placówką prowadzoną przez powiat, a projekt pilotowany jest przez miasto, istnieje konieczność współpracy między jednostkami samorządu. Jeszcze w lutym prezydent Zgierza skierowała list do starosty, pytając, czy zainteresowany jest budowaniem partnerstwa w tej kwestii. W marcu powiat potwierdził chęć współdziałania. Zobowiązaliśmy się jako powiat do partycypacji, właściwie udziału w wkładzie własnym w budowie Młodzieżowego Domu Kultury. Przewidzieliśmy około 4 milionów złotych, więc wkład własny około 600 tysięcy. Taką kwotę zabezpieczyłoby starostwo na utworzenie Centrum Kultury, w ramach którego funkcjonowałby też MDK. Od odpowiedzi starostwa minęły przeszło 2 miesiące,
jednak miasto nie ustosunkowało się do propozycji spotkania. Dyrektor MDK-u obawia się, że projekt nie zostanie przygotowany na czas i nie uda się z tego powodu uzyskać unijnego dofinansowania. Miasto uspokaja. Nie wiem tak naprawdę, czy korespondencja miałaby tu jakiekolwiek znaczenie, bo i tak czekamy tak naprawdę na miasto Łódź i sygnał od nich, że możemy rozpocząć procedurę przygotowywania dokumentacji do tych projektów kluczowych zgłoszonych przez nasze gminy. Tak więc władze czekają na określenie priorytetu w ramach łódzkiego obszaru metropolitalnego, na co w pierwszej kolejności uda się pozyskać pieniądze. Sprawa porozumienia między miastem a powiatem w sprawie nowej siedziby MDK-u poruszana była podczas majowej sesji Rady Miasta. Podkreślano, że trzeba jak najszybciej przedyskutować szczegóły współpracy, choćby w kwestii finansowania placówki kulturalnej po jej potencjalnej przeprowadzce. To już wszystkie informacje, jakie przygotowała dziś dla Państwa nasza redakcja. Proszę o pozostanie z nami. Już za chwilę kolejna odsłona programu Lekcja z Gierskiej Historii, na którą zapraszam w imieniu Macieja Wierzbowskiego. Życzę Państwu spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.